Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu ogólnym na miesiąc listopad 2020. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie przy pomocy boskiego tarota. Na koniec wylosuję dla Was jedną kartę afirmacji Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. I jako puenta na zakończenie jedna myśl od naszych aniołków, czyli tak zwany anielski klucz. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami zupełnie nie rezonuje, odsłuchajcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Na pewno tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Zachęcam również do odwiedzin mojego kanału, zakładka wideo bądź playlista. Są już na kanale filmy na 2021 rok oraz na czwarty kwartał tego roku, tak? Więc mogą sobie Państwo już zobaczyć prognozę listopad, grudzień i przyszły rok, jak to będzie wyglądać. Roczne jeszcze nie dla wszystkich znaków. Jeszcze chyba cztery mi zostały: strzelec, koziorożec, ryby i wodnik, ale dla Was już na 2021 rok jest, więc możecie sobie obejrzeć. No dobrze, karty są już przygotowane, potasowane, żeby nie zabierać czasu. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam ciekawego u raka listopad zapowiada. Energia, z jaką rak wchodzi w miesiąc listopad. Karta głupca. Co pomaga bądź przeszkadza? Trzy kielichy. Wasze działania w miesiącu listopadzie. Dwa kielichy. Bardzo ładnie na razie. Zobaczymy dalej. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Król denarów. Nie, to nie. O czym bądź o kim rak będzie myślał w listopadzie? Królowa denarów. No jakiegoś byka, koziorożca bądź pannę żegnacie, jeżeli chodzi o uczucia, natomiast o pracy myślicie, może jakiejś zmianie stanowiska bądź przyjęciu nowej oferty. Zobaczymy. Połowa miesiąca, paź mieczy, czynniki wewnętrzne, czyli Wasze takie przeczucie, przekonanie, jak Wy czujecie, widzicie tą sytuację, cztery denary, czynniki zewnętrzne, otoczenie, znajomi, rodzina, współpracownicy, as denarów, obawy lub nadzieja, sprawiedliwość, i kochani, koniec miesiąca. Wisielec. W tle czytania mamy sześć mieczy. Sześć mieczy. Planowanie podróży, wyjazdu. Dalej mamy królową buław, kartę gwiazdy, więc to będzie coś fajnego dla Was. Jakieś przeżycie. Może jakiś wyjazd miły, może nowa ścieżka życiowa, bo jesteście w energii głupca, czyli coś zaczynacie od nowa i ryzykujecie w jakiś nowy początek. Może też sprawa dotyczy dzieci, ale raczej chodzi tutaj o jakąś podróż, nową pracę, być może nowy związek, nowa relacja, wszystko co nowe. Głupie.
Karty ostrzegają, żebyście przemyśleli sobie wszystko, czy na pewno to jest dobra ścieżka, dobra taktyka i słuszna decyzja, którą chcecie podążać. Chodzi o to, żeby nie robić jakichś głupot, tak? Nie być osobą nierozważną, która ślepo gdzieś tam ufa i jest taka troszeczkę naiwna jak dziecko i nie spodziewa się jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, tak? Więc tutaj karty mówią, żebyście uważali na siebie. Zresztą macie dookoła rodzinę, przyjaciół, która w odpowiednim momencie zareaguje, ubezpiecza was jakby, ale no patrzcie pod nogi, żeby się nie potknąć, bo jak zbijecie sobie guza, no to może boleć później, tak? Zostanie siniak i trzeba czekać, aż rana się zagoi. Oczywiście tak przenośni to mówię, kochani, ale mamy tu jakiś nowy początek. Będę wam mówić różne wersje, każdy z was dopasuje to do swojej sytuacji, o której akurat teraz w danym momencie myśli. Dlaczego mówię o podróży? Ponieważ w tle czytania mamy szóstkę mieczy. Szóstka mieczy to jest planowanie czegoś. Miecze to myśli, słowa, jakieś sprawy, które trzeba przedyskutować, przegadać, podjąć jakąś decyzję, zastanowić się przede wszystkim, czy to jest gra warta świeczki. Więc może chodzi o planowanie wyjazdu, może właśnie o przeprowadzkę, może ogólnie zmianę kierunku życia, czy to prywatnego, czy zawodowego. Chcecie na pewno poprawić sobie na lepsze i dążycie do zrealizowania być może jakiegoś projektu, który ma wprowadzić jakieś korzystne zmiany w Wasze życie. I teraz tak, pierwsza wersja, jaką tutaj widzę, wyjazd do pracy. Inna wersja może być taka, że sprawy dzieci. Zastanawiacie się być może, jak rozstrzygnie się jakaś rozprawa sądowa bądź jakieś sprawy urzędowe, o które aplikowaliście, tak? Czekacie być może na jakąś decyzję. Zmiana partnera też może być. Małżeństwo odchodzi do przeszłości. Wchodzicie w trójkąt, bo jeszcze nie ma sprawy rozwodowej, ale zakochaliście się, tak? No i jest nowy partner. W połowie miesiąca uważajcie na plotki, intrygi, różne wiadomości. Ktoś was obserwuje, patrzy na was, co robicie i śledzi każdy wasz ruch. Więc to tak w skrócie. Co pomaga bądź przeszkadza? Karta trzech kielichów. Wy się po prostu dobrze bawicie i wierzycie, że ta sprawa zakończy się dla was dobrze. Będzie powód do radości, będzie powód do być może wznoszenia tutaj jakiegoś toastu i opijania sukcesu, ale może po prostu doborowe towarzystwo, gdzie się gdzieś spotkacie, może jakiś wyjazd też integracyjny, nie wiem, może wyjazd do dzieci za granicę, tak? Do rodziny. Na pewno z tego powodu bardzo się cieszycie. Jeszcze tutaj sanatorium też, tak mi chodzi po głowie. Jest powód do radości i wierzycie w to, że wszystko uda się dopiąć na ostatni guzik i pomyślnie zrealizować swój cel podróży bądź tej nowej tutaj przygody, może zawodowej, bo tak jakbym tutaj widziała was na jakimś stanowisku, kończycie być może współpracę z jakimś królem denarów i wyjeżdżacie gdzieś do pracy, na przykład za granicę, tak? Jakieś nowe miejsce pracy, nowe wydarzenia. Jeżeli wszelakie jakieś sprawy sądowe, urzędowe też wierzycie głęboko, że wszystko uda się po waszej myśli i odniesiecie jakieś zwycięstwo. Będzie powód do radości, do świętowania. Wasze działania. Dwa kielichy. Jeżeli chodzi o związki, a i tak zrobię wam osobno czytanie na listopad, jeżeli chodzi o uczucia i miłość, no to widzę, że raki są zakochane, że odnalazły być może tą osobę, która je rozumie, z którą łączy was to coś, jest zakochanie, jest przyjaźń, jest porozumienie, jest ta chemia, jest szansa na fajny, udany związek. Z kolei w innych sprawach liczycie na porozumienie, czyli dobre kontrakty, jakieś umowy, zgodność w jakichś interesach, bądź aprobatę, zgodę na jakieś decyzje spraw urzędowych, jakieś wyroki sądowe, bądź no inne sprawy takie administracyjne, urzędowe, gdzie dokumenty trzeba jakieś załatwić. Więc tutaj wierzycie, że wszystko się uda, załatwicie sprawy po waszej myśli, nikt nie będzie wam robił problemów, z każdym się dogadacie, z każdym dojdziecie do porozumienia.
To odchodzi do przeszłości. Król denarów. Stanowisko w pracy. Może partner stały, tak jak mówię, jak tutaj wchodzicie w jakiś nowy układ, bo się zakochaliście, więc tutaj małżeństwo jest jakby już przeszłością. Różne są sytuacje. Dotychczasowa praca. No, król denarów to raczej pieniądze i jakaś pozycja materialna. No, albo to się już zaczęło, była jakaś propozycja tutaj, ktoś wyszedł z jakąś ofertą i teraz zastanawialiście się, czy zaryzykować i przyjąć tą ofertę, albo zmieniacie pracę. No ja tutaj tak to widzę. O czym bądź o kim myślicie? No i znowu tutaj jest królowa denarów, czyli jakby o kolejnej pracy, ewentualnie o swojej jeszcze sytuacji jako żona swojego męża, bądź partnerka, partnera. Natomiast no, chcecie tutaj jakieś konkretne ustalenia zaplanować, tak? Może chodzi o dzieci, bo królowa denarów to energia matki, domu, rodziny. A może właśnie chodzi o jakiegoś koziorożca, panny bądź byka. No nie wiem, różne wersje. Napiszcie, o co chodzi. Może ja dopowiem jeszcze te karty, bo faktycznie takie są. Ta przeszłość, król denarów. Trzy denary, tak, czyli chodzi tutaj o pracę, o ofertę pracy. A królowa denarów, karta sprawiedliwości. Być może przedłużenie umowy, kochani. Być może chodzi o przedłużenie umowy. Bądź nowa umowa o pracę. Na pewno jakieś papiery, dokumenty, które musicie podpisać. Aneks może, nie wiem, coś takiego. Połowa miesiąca mamy, no i oczywiście w wersji tutaj związkowej myślicie o rozwodzie, tak? Tu się zakończył kontrakt, że tak powiem, z mężem, z żoną. Myślicie o rozwodzie. Połowa miesiąca, tak jak mówię, no paź mieczy to są jakieś nowe wiadomości, to jest zastanawianie się nad dotychczasowymi wydarzeniami, być może analizowanie jakiejś sytuacji, czas na podjęcie jakiejś decyzji, ale też plotki, intrygi, ktoś Was śledzi, obserwuje, donosi, żyje Waszym życiem. To są też młode osoby, więc może myślicie o swoim dziecku. Jak dziecko na to zareaguje, tak? Jeżeli byście tutaj faktycznie coś robili. Tak, karta głupca. Czyli ogólnie jakieś informacje, wydarzenia związane z tym nowym początkiem, czyli albo podróż, albo nowy partner, nowa praca, bądź chodzi też o dzieci, że bierzecie pod uwagę właśnie, jak dzieci to odbiorą, jeżeli na przykład rozwodzicie się, bądź na przykład wyjeżdżacie za granicę do pracy, tak? Wasze nastawienie, 4 denary. 4 denary, zatrzymać pracę, płynność finansową. Ustać stabilnie w całej tej sytuacji. Ale jest to też karta, która mówi, że mogę liczyć tylko na siebie. Karta zodiakalnej panny, która być może Wam pomoże bądź nie. No, jak tak zaciska te pieniądze, to być może niekoniecznie jest chętna, żeby wyłożyć jakąś gotówkę. Natomiast czwórka denarów to jest chęć zatrzymania przy sobie pieniędzy, świadomość stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego, tak? Może chodzi o majątek, może chodzi o pracę, może chodzi właśnie o stabilizację w życiu. Otoczenie as denarów, czyli jeżeli by chodziło tutaj o pracę, to ktoś Wam proponuje fajną ofertę, może na początek na rok czasu, ale na bardzo takich dogodnych zasadach, warunkach, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, o umowę, którą podpiszecie. Jest szansa zarobienia pieniędzy, jest szansa stałego miejsca pracy. Natomiast jeżeli chodzi o związek, no to ktoś myśli o Was poważnie. Myśli konkretnie, poważnie, jesteście ważni dla tej osoby i chce z Wami być, tak? Tworzyć stałą relację, no i wierzy, że jest szansa na stałą relację. Natomiast jeżeli by chodziło tu o jakieś sprawy sądowe, urzędowe, nie wiem, alimenty na dzieci, podział majątku, jakieś socjale na dzieci, które być może gdzieś w urzędach załatwiacie,
to te pieniądze na Was czekają. Nie martwcie się. Nie martwcie się, ale w listopadzie jeszcze nie zostanie podjęta decyzja. Będzie to przełożone na inny czas, być może ze względu na no, te obostrzenia, które znowu wprowadzili. Więc jeżeli czekacie na jakiś wyrok sądowy, podejrzewam, że on będzie korzystny dla Was, ale nie zapadnie w listopadzie. Będzie to przełożone, ewentualnie sprawa może być odroczona, bo kończycie wisielcem, czyli coś jest zawieszone. Ktoś musi sobie dać czas do zastanowienia. Równie dobrze to Wy możecie dać sobie ten czas, żeby się zastanowić, tak? Co dalej? Zobaczmy tego wisielca. Więc różne możliwe wersje. No właśnie, cztery kielichy. Cztery kielichy to jest taka chęć zrezygnowania, ale taki nastrój bezczynności, że coś byście chcieli robić, ale macie związane ręce. Oczekiwanie, wyczekiwanie na coś, tak, na poprawę jakąś, bądź zastanawianie się, czy przyjąć tę ofertę, czy nie, jeżeli chodzi o pracę, czy właśnie o związek. Chłopiec ma skrzyżowane ręce, czyli jest jakaś blokada, no nie jest zdecydowany. Pogodzić się, wybaczyć. Jeszcze tkwi gdzieś tam w tych sprawach z przeszłości, ale odzywa się tu też taki właśnie jakiś taki no niedosyt załatwienia spraw. Więc tak na koniec listopada, zwłaszcza jeżeli czekacie na podpisanie jakiejś umowy, jakieś decyzje, mówię, jakieś pieniądze, no to tacy będziecie nawet trochę poirytowani, że już byliście przygotowani, że będziecie mieć dokument w ręku, że sprawa załatwiona, a tutaj znowu trzeba czekać, tak? No właśnie. Już zmęczeni jesteście troszeczkę tą sytuacją na koniec listopada. Wasze obawy bądź nadzieje, bo tak przeskoczyłam. No właśnie, karta sprawiedliwości. Czyli wszelkiego rodzaju sprawy sądowe, rozwodowe, umowy o pracę, jakieś dokumenty, jakieś decyzje, rozstrzygnięcia, wyjaśnienia spraw. No i przede wszystkim, czy możecie liczyć tutaj na obiektywną ocenę danej sytuacji, tak? Czy dajmy na to wyrok będzie sprawiedliwy? Zwróćcie uwagę też na wagę w Waszym otoczeniu, ona może Wam pomóc. Tak, i paź mieczy tutaj chodzi. Czy te wiadomości, ta ocena sytuacji będzie sprawiedliwa, ten wyrok będzie korzystny? No i właśnie też jakaś sprawa być może odnośnie dzieci, tak? Natomiast jeżeli byście gdzieś wyjeżdżali do pracy, jakaś zmiana pracy, no to też czekacie na informację, kiedy będzie podpisana umowa, kiedy będzie gotowa ta umowa, tak? Kiedy można załatwić wszelkie formalności, żebyście już normalnie, legalnie mogli czy wyjechać, czy zacząć pracę. No, sprawiedliwość to są sądy, dokumenty, urzędy, administracja, coś takiego. No dobrze. Tle czytania 6 mieczy, już mówiłam. Karta planowania jakiejś podróży, zmiany kierunku życia zawodowego bądź prywatnego, ewentualnie jakiś wyjazd, przeprowadzka. Ok. I patrzymy afirmacje dla raczków. Afirmacja dla raczka, afirmacja dla raczka na listopad. Spełniam się dzięki temu, co robię. Każda chwila jest dla mnie wyjątkowa, gdyż podążam za głosem instynktu i słucham własnego serca. Żyję w zgodzie z własnym światem. Pięknie. Głos serca, instynktu, intuicji. Typowe dla raka. Wy jesteście wodnym znakiem. Symbol kielicha. Pełnego wody, emocji, inaczej. Więc tutaj jak najbardziej intuicja. Idźcie za głosem intuicji. Działajcie instynktownie. By
Być może chodzi o miłość, a być może chodzi o porozumienie w jakiejś sprawie, tak? Na pewno będziecie chcieli coś polubownie tutaj załatwić. I aniołek na podsumowanie. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. No, jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nie pije szampana, wy jesteście w karcie głupca, czyli będziecie ryzykować. No nie podejrzewam was, żebyście w listopadzie gdzieś tam skakali na bungee bądź ze spadochronem z samolotu, ale być może jakieś odważne, ryzykowne kroki podejmiecie w listopadzie. Tak jak mówię, może być zmiana pracy, jakaś podróż, wyjazd, zmiana partnera, podjęcie decyzji w jakichś sprawach sądowych, urzędowych. Poradzicie sobie. Widzę, że tu fajne są karty, ale na konkretną decyzję nie liczcie w listopadzie. To się jeszcze przełoży na grudzień bądź nawet na styczeń. No dobrze, moi mili, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego, udanego listopada. Dużo radości, miłości, pogody, ducha i zdrówka przede wszystkim. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Oraz zapraszam na kanał w zakładkę wideo bądź playlista. Tam już są filmy na 2021 rok. Serdecznie zapraszam, a teraz już się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego razu. Pozdrawiam serdecznie, Raczki. Wszystkiego dobrego.